Cześć, dzisiaj mit o Prometeuszu. Niektórzy Grecy uważali, że człowiek jest tworem jednego z tytanów, Prometeusza, który ulepił go z gliny pomieszanej ze łzami, duszę zaś dał mu z ognia niebieskiego, który parę iskier skradł z rydwanu słońca. Człowiek Prometeusza fizycznie był podobny do bogów, tylko brakowało mu takiej siły fizycznej i sprytu. Był bezradny wobec otaczającej go przyrody. Prometeusz widząc, że jego człowiek jest taki bardzo nieporadny życiowo, postanowił ukraść ogień z Olimpu. Jak postanowił, tak uczynił. Nauczył ludzi obsługiwać się tym ogniem, jednocześnie uczył ich rzemiosła. Zeus, jako że miał traumę po walkach z gigantami, obawiał się wszystkiego, co pochodzi z ziemi. Dlatego kazał Hefajstosowi stworzyć kobietę cudnej urody. Była ona darem od wszystkich bogów dla ludzi, nazwano ją Pandorą. Każdy bóg dał jej jakąś szczególną właściwość lub umiejętność. I tak, Atena nauczyła ją na przykład robót kobiecych. Afrodyta dała jej taki wdzięk. Hermes dał jej skryty i pochlebny charakter. W posagu również otrzymała glinianą beczkę, szczelnie zamkniętą, której zawartości nikt nie znał. I tak wyposażoną Pandorę zaprowadził Hermes pod katę Prometeusza. Prometeusz był bystry i mądry. Wyszedł przed dom, spojrzał, zobaczył piękną nieznajomą, a wyglądała jak milion dolarów i od razu poczuł jakiś podstęp. Odesłał ją i innym też radził, aby też ją odesłali. Jednak Prometeusz miał niegrzeszącego inteligencją brata, taki duet mądry i głupi. I ten jak ją zobaczył, to od razu się z nią ożenił. Pandora nakłoniła go również do otwarcia beczki i oczywiście stało się nieszczęście. Ledwo podnieśli wieko, a wyleciały na świat wszystkie smutki, troski, nędza, choroby. Jednak Prometeusz posiadał charakter i postanowił przechytrzyć bogów i wymyślił podstęp. Zabił woła, podzielił go na dwie części. Osobno złożył mięso, które owinął w skórę, a oddzielnie zaś kości i nakrył je tłuszczem. I kazał Zeusowi wybrać, którą część wybierze, taką bogom będą ludzie składać ofiarę. Zeus wybrał tam, gdzie jest więcej tłuszczu, bo myślał, że jest tam też mięso. Jednak się zdziwił, kiedy zobaczył tam kości, a Zeus nie umiał przegrywać. Dlatego zemścił się na Prometeuszu. Kazał go przykuć do skały Kaukazu i tam zaś głodny orzeł wyjada mu wciąż odrastającą wątrobę. Prometeusz jest jedną z najwspanialszych postaci w mitologii. Bóg, który cierpiał przez miłość dla ludzi, nauczył człowieka korzystać z otaczającego go świata. Pokazał, jak wydobywać z ziemi różne minerały, jak oswoić zwierzęta, jak budować z kamienia. Nauczył ich liczyć, pisać, dał chorym lekarstwa, wynalazł zioła. Prometeusz w człowieku rozbudził takiego ducha i dał mu moc panowania nad światem. Gdy go zabrakło, ludzie nękani cierpieniem, pełni żalu, którego poskromić nie umieli, stawiali się coraz gorsi i bardziej wredni. I bogowie, ilekroć zeszli na ziemię, narażali się na zniewagi i obelgi. Na Olimpie mówiono, że człowiek jest taki, ponieważ został ulepiony z krwi gigantów, którą była przesiąknięta ziemia, jak Prometeusz lepił ludzi. Miarka się przebrała, kiedy Zeusa spotkała śmiertelna zniewaga. Król Lykaon poczęstował go mięsem ludzkim podczas wieczerzy na Radzie Niebiańskiej. Wtedy Zeus się wściekł i postanowił wytępić ród ludzki. Spadły wielkie deszcze, nie było granic między ziemią i morzem. Ziemię zaległa cisza i pustka, była to wielka powódź. Najwyższe góry znikły. Z potopu ocaleli tylko dwoje staruszków, Deukalion i Pyra. Staruszkowie zeszli do groty delfickiej, aby dowiedzieć się, co mają dalej robić. I wtedy usłyszeli, idźcie, twarze zasłoną przykryjcie, rzucajcie poza siebie kości waszej matki. Deukalion był synem mądrego Prometeusza. Wiedział, że ziemia to matka, a kośćmi ziemi są kamienie. Wtedy poszli na pole otwarte, twarze zakryli przepaską i tak idąc, krok za krokiem, rzucali poza siebie kamienie. Jak rzucił Deukalion, powstawał mężczyzna, a z kamieni rzuconych przez Pyrę powstawała kobieta. Gdy się już zmęczyli, usiedli,
aby odpocząć, okazało się, że świat dookoła już się odnowił. Rodziły się już rośliny, ptaki, zwierzęta. Deukalion jako ojciec chodził wśród swoich dzieci i uczył ich rzeczy niezbędnych do życia, jak kiedyś to czynił Prometeusz. Uczył ich też również składania ofiar bogom i stawiał im świątynie. Na dzisiaj to już tyle. Do usłyszenia. Pa!